Tym razem gawęda historyczna z rogu ulicy Żubarskiej, Nowowrocławskiej, z osiedla Leja, też część osiedla Wielkopolska, a szerzej osiedla Teofilów Wielkopolska. Tym razem o tej rzeźbie, tej konstrukcji, ale to jest faktycznie rzeźba, która ma dosyć długą historię i kojarzy się z tym miejscem. Gdy w latach 70. budowano te pawilony, chodzi tutaj o te pawilony właśnie, które są wokół na rogu Żubarskiej i Nowowrocławskiej, to zresztą temat na jakiś kolejny film i gawędę o tych pawilonach, ale akurat zaczniemy od tej rzeźby. Postanowiono tutaj jakby ożywić to miejsce i tu na tym asfaltowej przestrzeni stworzono fontannę. Bowiem pierwotnie ta rzeźba była elementem fontanny. Ona stała w środku takiej dość szerokiej, dużej fontanny. W niej była zresztą rura i tam z góry tej rzeźby tryskała woda. Tu była, to wszystko było otoczone fontanną. I w latach 70., w drugiej połowie lat 70. powstała właśnie ta fontanna z tą rzeźbą. Autorem tej rzeźby jest znany łódzki rzeźbiarz Zdzisław Władyka, już nieżyjący, między innymi jest autorem pomnika Piłsudskiego w Łodzi, ale też wielu innych rzeźb, także podobnych. Ta konstrukcja jest wykonana z aluminium, ona została wykonana w zakładach Elta, no w sumie niedalekich, właśnie wygięto te wszystkie elementy i to stanowiło centralny punkt fontanny. W latach 90. były problemy z eksploatacją tej fontanny, wiadomo, to jednak jest instalacja techniczna, dopływ wody wymagał pewnych kosztów, doprowadzenia tego wszystkiego. Przebudowano to całkowicie, nie ma już fontanny, jak widać to jest taki centralny element dzieleńca, też podwyższony nieco, ale też ten dzieleniec jakby, fontanna była kwadratowa, więc ten dzieleniec jest okrągły, ale mniej więcej to zajmuje to samo miejsce. I w miejsce tej fontanny ustawiono właśnie tą rzeźbę na tym postumencie ziemnym, otoczonym betonem, a nie pełni już oczywiście funkcji tej fontanny, woda z niej nie tryska, ale rzeźba dosyć ciekawa i taka charakterystyczna jest związana z tym miejscem na osiedlu Reja, taki dosyć symbol sztuki nowoczesnej, zresztą się łączy tu z Domem Kultury, obok nadal ta rzeźba tu stoi.